Cześć, więc dzisiaj mam na Was projekt Denko i mam całą torbę kosmetyków zużytych. Ostatnio dopytywaliście się, kiedy będzie kolejny projekt Denko, dlatego stwierdziłam, że go nagram. Nie myślałam, że aż tak lubicie projekty Denko, ale w sumie to jest całkiem spoko seria, bo możecie dowiedzieć się coś o kosmetykach, które są już całkowicie przetestowane, no bo są już skończone. Ale okej, nie będę zbędnie przedłużać, tylko od razu przechodzę do kosmetyków. Okej, więc zaczynam od włosów. Mam tutaj Wam do pokazania dwa suche szampony z Batiste. Jest to wiśnia, a drugi jest to do włosów brązowych. Z obydwu szamponów byłam bardzo zadowolona, natomiast teraz już zostaję tylko przy tych dla ciemnych włosów. Ponieważ te są białe i po prostu jak ja sobie spryskuję włosy i nie zawsze udało mi się dokładnie dobrze tego pozbyć, żeby nie było aż takie białe. A ten jest mniej biały, jest taki bardziej pod brąz podchodzi, przez co no prościej mi się z nim pracuje, że tak powiem. Co prawda z obydwu byłam bardzo zadowolona, no ten natomiast ma wielki atut zapach, bo naprawdę pachnie przepięknie, no ale nie mogę tylko tym się sugerować, prawda? Ale naprawdę obydwa szampony ogólnie są naprawdę spoko. Jak już jesteśmy przy włosach, to mam Wam do pokazania jeszcze trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest to szampon z Garniera Fructis Citrus Detox i jest to do włosów przetłuszczających się. Pierwsza zaleta to był zapach, naprawdę bardzo ładnie pachniało. I to był mój pierwszy szampon, z którego przerzuciłam się po Vichy. I nie zawiodłam się, bo naprawdę był całkiem spoko i przede wszystkim dużo, dużo tańszy. Więc w sumie mogę Wam go polecić. Kolejna rzecz jest to moja ukochana odżywka z Garniera Ultra Du z olejkiem z awokado i masło karite. W holu właśnie Wam mówiłam, że zdradziłam tą odżywkę z Niveą. I tego trochę żałuję, bo to i tak jest jednak moja najlepsza odżywka. Wiecie, musiałam się o tym przekonać, no i się przekonałam. Tamta nie jest jakaś tragiczna, natomiast no ta jest rewelacyjna. Włosy są zawsze powinny takie mięciutkie i w ogóle, zwłaszcza, że ta odżywka nie kosztuje dużo, bo kosztuje chyba z 9 zł, no to naprawdę jakiś duży majątek nie jest, a naprawdę włosy są po niej bardzo fajne, bardzo miękkie i na pewno do niej będę wracać. Tym razem do niespłukiwania. Jest to odżywka z Gliskura. To jest do włosów bardzo zniszczonych i suchych. I ja miałam już każdy rodzaj z tych odżywek, dlatego one dla mnie działają tak samo. Po prostu różnią się może trochę zapachem, no i opakowaniem. I to tyle. A działają tak samo, czyli że włosy się po nich łatwiej rozczesują i ładnie pachną. Przepraszam, jeszcze jest jeden suchy szampon z Batiste. Czyli w sumie trzy suche szampony. Zanim przejdę do reszty kosmetyków, to ja mam mnóstwo opakowań od wacików i patyczków, więc Wam tylko tak tutaj pokazuję, żeby mi to tam nie zalegało. Właściwie co, nie wiem, czemu ja zostawiam te opakowania. Właśnie się zorientowałam, że przecież mam tutaj dużo kolorówki i zamiast zacząć Wam pokazywać od kolorówki, to ja zaczęłam od pielęgnacji. Przejdę do kolorówki. Mam Wam do pokazania cztery maskary. Dwie są to z Lovely Pan Up. Spoko maskary po 8-9 zł, jak za tą cenę są naprawdę spoko, już nieraz o nich mówiłam, więc tutaj nie będę się powtarzać. Ale jak, tak jak już powiedziałam, za 9-8 zł jakoś tak, są to spoko maskary i dobrze się utrzymują na rzęsach. Tutaj mam jeszcze, tu jeszcze mam z Rimmela Scandalize Retro Glam. Ogólnie też z tej maskary byłam bardzo zadowolona, miała taką dość fikuśną szczoteczkę, bo miała tutaj takie zwężenie. Natomiast dość szybko mi wyschła, więc był taki minus, ale prócz tego to byłam z niej również zadowolona. I również z Maybelline Rocket Volume. Bardzo fajna też maskara. Szczoteczka fajna, również fajnie się utrzymywała na rzęsach, nie kruszyła się, więc też mogę ją Wam polecić. Tutaj kolejna rzecz, to jest mój ukochany oczywiście eyeliner 1000%, się tak trochę odczytałam. Fajny eyeliner, zawsze go odkupuję, także w każdym holu jak są kosmetyki, to możecie go zobaczyć. I tak samo w każdym denku innego eyelinera nie używam. I kolejny jest to puder z Rimmela 005 Silky Beige, to jest mój kolor. Był w ulubieńcach, nie w ostatnich, tylko jeszcze w poprzednich bodajże. I Wam mówiłam właśnie, że byłam z niego bardzo zadowolona, no i przy tym zdaniu pozostaję. Teraz natomiast go zamieniłam na Maybelline, natomiast ten z Rimmela to był Matte Perfection bodajże. Jest fajny, dlatego też mogę Wam go polecić, a jest ciutkę tańszy niż Maybelline. No i ciutkę gorzej matuje,
ale i tak okej. Rąk z Liren, bardzo fajny krem, działa naprawdę fajnie, przepięknie pachnie, to jest jego największy atut. Natomiast też super nawilża, byłam z niego bardzo zadowolona, na pewno do niego kiedyś powrócę. Natomiast teraz mam taki fajny z Garniera, co pokazywałam wam w ulubieńcach. No tamten wygrywa ze względu na nawilżenie, natomiast ten wygrywa na zapach. I kolejny krem z Ziai z ceramidami i koncentratem lipidowym. Podpatrzyłam go u koleżanki, bardzo też spoko nawilżał, nie tak jak tamten z Garniera. Natomiast ten z Ziai jak na 6 zł też naprawdę fajnie nawilża. W twarzy to najlepszy płyn micelarny z Garniera. Doceniłam go po tym, jak kupiłam z Ivostinu czy z czegoś tam i byłam z niego niezadowolona. I na pewno do tego będę wracać, jak tylko skończę tamten w podskokach, wracam do tego. Do twarzy jeszcze całe ubrudzone, nie zwracajcie uwagi. Żel do mycia twarzy z Ziai, z liściem Manuka. Teraz tam kończę taką piankę do twarzy, ale już zaopatrzyłam się z powrotem w ten żel i jeszcze tonik sobie dokupiłam, bo byłam zadowolona z tego żelu, pomimo tego, że nie wszystkim zapach odpowiada. To mi jakoś szczególnie przeszkadza, przyzwyczaiłam się po około tygodniu do niego i już wtedy już go jakoś tak specjalnie nie czułam. Co prawda ma specyficzny zapach, to fakt, ale jakoś tragiczny nie jest. Do ciała mam tutaj z Joanny peeling myjący, używam go przeważnie na twarz, na dekolt, czasem na ciało. Największy atut ponownie jest to zapach. Jak pewnie wszyscy wiedzą już, te peelingi pachną najlepiej na świecie, naprawdę. Są truskawkowe, kiwi i tak dalej. Mi się najbardziej podoba zapach właśnie truskawki i czarnej porzeczki. Te zapachy wygrywają, przyrzekam. Naprawdę one pachną tak pięknie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak pachną, idźcie na przykład do Biedronki, bo tam chyba są na stałe i powąchajcie. Naprawdę one pachną przepięknie i zakochacie się od razu, jak je powąchacie. Ale prócz tego zapachu, jak rozgadałam, to równie fajnie peelingują i naprawdę i lubię je, że nie kosztują dużo, bo kosztują około 4 zł. Tak. I jeszcze żel do ciała z Nivea Diamond Touch. No go tu kupiłam na promocji, już nie odczytam za ile, bo mi się trochę starło. Natomiast zapach był całkiem spoko, znudził mi się już po około miesiącu używania. Naprawdę na długo mi starczył. No, ale ogólnie kremowa taka konsystencja, nie jakoś mega leista. Konsystencja była spoko, zapach też. Więc to w sumie żel jak żel, fajny żel. To taka malutka rzecz, a jest to olejek argonowy do włosów. Również sobie go odkupiłam z powrotem. Jest to olej, który używam na końcówki włosów i zawsze jeszcze tak sobie między włosami przejadę. Spoko olejek. Jakiejś dużej rewelacji nie zauważam na tych włosach, żeby jakoś specjalnie tam nawilżał bądź coś takiego. Mało też, więc na jakieś wyjazdy czy coś można go spokojnie zabrać. No, zły nie jest. Proszę mi napisać w komentarzach, co wy zużyliście w ostatnim czasie, co wam się sprawdziło bądź nie sprawdziło. No i zapraszam was do opisu. Tam znajdziecie wszystkie linki. Widzimy się w kolejnym filmiku i pa pa!